Dzień Dziecka w radach osiedlowych obchodzono bardzo hucznie w Radzie nr 6 pod hasłem Z uśmiechem do lata. Dzień Dziecka w Radzie Osiedla nr 6 zorganizowano na placu przy szkole podstawowej nr 8. Przyszły tłumy Policzan nie tylko z osiedla. Pogoda, choć niepewna, nie popsuła planów. Imprezę udało się zorganizować z dużym rozmachem. Wszystko dzięki sponsorom, którzy każdego roku wspierają osiedlowe święta. Atrakcji mieliśmy mnóstwo. Zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn, kiełbaska z grilla dla wszystkich mieszkańców, dla dzieci i dorosłych, konkursy. Dziękuję sponsorom, którzy się przyczynili do uświetnienia tej imprezy. Podczas osiedlowych imprez Radzie towarzyszą motocykliści ze stowarzyszenia Sokół Police. Stowarzyszenie funkcjonuje od marca 2014 roku. Pracujemy dla tych rad osiedli, dla szpitali. Po prostu stowarzyszenie powstało po to, by pomagać dzieciom, której tej pomocy, integrować się z nimi, ponieważ wiemy, jaka jest sytuacja tych dzieci. Chętnych do przejażdżki nie brakowało. Przy motocyklistach ustawiła się długa kolejka dzieci. Sokoły cierpliwie i z przyjemnością sprawiały dzieciom radość. Dużą frajdę sprawiły najmłodszym pojazdy interwencyjne. Była łódź WOPR-u, Straży Miejskiej i samochód policji. Do wszystkich można było wsiąść i wypróbować specjalistyczny sprzęt. Swój pokaz miała także straż pożarna. Strażacy wznieśli kurtynę wodną, którą stosuje się przy rozległych pożarach, na przykład lasów. Można było także sprawdzić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To wiedza obowiązkowa i niezbędna w codziennym życiu. Wśród atrakcji był jeszcze kącik malowania twarzy i obowiązkowo darmowa kiełbasa z grilla.